jednym z wywiadów, nie pamiętam, czy on był udzielony rok temu, czy dwa lata temu, powiedziałeś, że tak naprawdę to ty zajmujesz się selekcją artystów, to ty ich bukujesz, dopiero później przekazujesz takie już czysto formalne sprawy swoim współpracownikom, doborowemu gronu. Tak do tej pory jest? Tak, zajmuję się bookingiem zagranicznym. No, nie zajmuję się już bookingiem polskim. Dlaczego? Bo to jest taka dosyć niezręczna dla mnie sytuacja, bo ja jestem i artystą egzystującym w Polsce i nie chciałem do końca być bookerem i występować w kategoriach oceniającego tego, co, kto się nadaje na ten festiwal z polskich artystów, a kto nie. Więc uczestniczę jakby w programowaniu tej imprezy, natomiast polskim bookingiem zajmuje się ktoś inny. To on jakby dostarcza mi propozycje i obydwoje się potem zastanawiamy nad tym, co z tych propozycji wybrać. Rozmawiając z przeróżnymi muzykami, bardzo często słyszę z ich ust takie słowa, że... Że grają za wcześnie. Nie, że owszem, słuchają muzyki, owszem, interesują się, ale tak jak Rojek zna się na muzyce, to nikt w branży się nie zna. Wiesz co, no nie wiem, mam też kilku kolegów, którzy się znają na muzyce i to, i to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że dzisiaj trudno być takim super znawcą muzyki. Kiedyś było łatwiej, kiedyś to dało się ogarnąć. Wydaje mi się, że teraz tego już ludzie nie ogarniają, a nawet jeżeli ogarniają, to szczątkowo, bo nie jesteś w stanie zagłębić się we wszystko tak, żeby to analitycznie, żeby to zanalizować. I moja wiedza jest też na dzień dzisiejszy też jest trochę taka szczątkowa, jak w zasadzie każdego, kto dzisiaj stara się poruszać szeroko w muzyce i chce spróbować każdej rzeczy, no to ja dzisiaj słucham muzyki bardzo fragmentarycznie. Ja nie słucham muzyki tak, jak słuchałem kiedyś, typu, że miałem 4 płyty i słuchałem ich na okrągło. Teraz mam 100 płyt i muszę każdą przesłuchać, więc słucham tutaj trochę tego, trochę i buduję sobie wiedzę w taki sposób. I też to jest też trochę inne słuchanie, kiedy jesteś bookerem, a kiedy jesteś artystą i szukasz inspiracji, bo kiedy jesteś bookerem, to szukasz zjawisk. Aha. Ja szukam zjawisk, ja szukam rzeczy, które no, mam jakiś poziom wiedzy i mam jakiś poziom, nie wiem, jakąś estetykę, swój smak. I te zjawiska na mnie albo działają i uważam, że to jest zjawiskowe i że to warto pokazać, albo na mnie nie działają. Natomiast ja na co dzień jako, nie wiem, wokalista, gitarzysta słucham innej muzyki. To jest, znaczy, to ona też się pojawia na OFIE, no ale w OFIE się pojawia 100 zespołów na jednym festiwalu i z czego 20% czy tam 30% są z rzeczy, których ja słucham na co dzień. A reszta to są rzeczy, które są dla mnie zjawiskowe, które są, no coś powodują we mnie, ale nie są to rzeczy, które mnie jakoś mega inspirują do tego, żeby wziąć gitarę i napisać piosenkę. Mówisz zjawiska, mówisz, że musi to na tobie zrobić wrażenie, a jakie warunki musi spełnić taki utwór, żeby zrobił na tobie wrażenie? Co takiego musi mieć? Nie wiem, bo zakładam, że słuchając, przerabiając takie morze muzyki, rzeczywiście musi się wydarzyć coś w tej kompozycji, żebyś zawiesił ucho i powiedział, okej, to jest albo interesujące, albo kompletnie mnie pochłania. Wiesz co, to też jest trudne do tego, żeby powiedzieć, jakie to muszą być warunki, że musi być to i to. Nie, to trudno mi jakby tak na to odpowiedzieć, natomiast na pewno to się musi mieścić w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Nie wiem, w kontekście czasu, w kontekście mediów, które się tym zajmują, w kontekście tego, o czym się pisze, jakie rzeczy są aktualnie ważne i co jest wpływowe, co wraca, jakie rzeczy są w danym momencie reaktywowane i to, wiesz, to wszystko tworzy taką jedną całość, to się wszystko potem ze sobą łączy. Ja też nie jestem jako booker zabukować wszystkiego, co na mnie robi wrażenie, bo... Ile by wtedy ten festiwal trwał? 2 miesiące? Niekoniecznie. On by trwał tyle, ile trwa, tylko że ja się muszę dostosować do moich możliwości, jakie ja mam, że ten festiwal się odbywa w ten, a nie inny weekend, w którym nie wszyscy są dostępni, że mój budżet jest taki, jaki jest, więc ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby... I muszę się też pasować do tego, że narzuciłem sobie jakąś taką ideę, że na tym festiwalu ma grać 100 zespołów. Ja się muszę też tego trzymać, bo i muszę to jakoś rozdzielić. Muszę dbać o ilość i o jakość. Nie tylko o jakość, ale też o ilość. O ilość, no, że chcę, tak żeby założyłeś. Było dużo i żeby było dobrze i że wolę, żeby było więcej mniejszych niż o 3 większe.
singiel promujący twoją płytę. Dobra, jeszcze szybkie pytanie. Nie pomyślałeś o tym, nie przyszło ci do głowy, być może to wynika ze skromności albo niechęci narzucenia swojej osoby, żeby premiera twojego albumu, koncert promujący twój album odbył się na Ofie? Wiesz co... Wiesz, to było łechcące. Wiesz co, ja o tym myślałem, ale jakoś nie... mam jakąś taką blokadę, bo ja w zasadzie nie wiem, w jakie gusta ta płyta trafi na dzień dzisiejszy, bo nikt jej jeszcze nie słyszał. Jestem jakby w trakcie fazy jakby bookowania artystów i za chwilę ten line-up zamknę. I nie miałem na przykład takiego problemu z Leny Valentino, bo wiedziałem, gdzie Leny Valentino osiadło, jakby jako płyta, nie? Jaka to była publiczność. I to była publiczność o festiwalu. To jakby czułem, że to nie ma w tym żadnego zgrzytu. Natomiast tutaj jeszcze nie wiem tego, czy to na pewno będzie ta publiczność, czy to będzie inna publiczność. Ja nie chcę, poza tym nie chcę robić, to jest dla mnie dosyć jakby ważna rzecz. Z Leny Valentino pojawiłem się po kilku latach dopiero od ukazania się płyty. Tutaj dopiero się ukazuje płytę i mam ją od razu prezentować na festiwalu. Trochę tak się niezręcznie z tym czuję. Aczkolwiek być może zagram w 2015 roku, jeżeli będzie taka możliwość. W tym roku pojawię się prawdopodobnie na innych festiwalach. W Polsce. Co jest dla mnie, polskich, co jest dla mnie jakoś tak bardziej zręczne. No to prawda, chociaż z drugiej strony... Ale na Ofie też się pojawię, będę miał swój DJ set. No proszę, chociaż z drugiej strony jakbyś wystąpił z materiałem z solowej płyty, no to miałbyś tę pewność, że wiesz, no gospodarza nie wyśmieją, tak? Zawsze będą bili brawo. Jakiś to komfort dla artysty. Nasza publiczność jest bardzo fajna. Ja widzę to po reakcjach na koncertach każdego roku. Natomiast to i tak nie jest dla mnie jeszcze argument, żeby to zrobić. Rozumiem. To był taki dowcip, może nieudany, ale starałam się jak mogę. Dobra, to już teraz ostatnie pytanie, ponieważ czas nas goni. Utwór, singiel promujący twoją płytę zatytułowany jest Beksa. I ja się przez cały czas zastanawiałam, czy to by się zdarza płakać przy muzyce? Czy jest coś takiego? Nie pamiętam, kiedy płakałem przy muzyce, ale się wzruszam przy muzyce. Czuję wzruszenie, nie? Czuję, że coś mnie wzrusza. Aczkolwiek do takiego fizycznego płaczu się nie doprowadziłem. Ale doprowadzam się. Obraz mnie doprowadza bardziej do płaczu. Aha. Czyli film doprowadza mnie do płaczu. Muzyka chyba jeszcze mnie do takiego fizycznego płaczu nie doprowadziła. To ja ci wielu muzycznych wzruszeń życzę oraz wielu wzruszonych twoją muzyką słuchaczy. Artur Rajek był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.